W Diablo 4 jest wiele rzeczy, które bardzo mi się podobają i które uważam, że pokochacie. O tym mówiłem w poprzednim filmie. Natomiast w tym filmie pogadamy sobie o rzeczach, które uważam, że są tragiczne wręcz i je bardzo szybko znienawidzicie. Chciałbym, żeby Diablo 4 było idealne, ale do tego jeszcze daleka droga, mam takie wrażenie, więc pogadajmy sobie o tym, co mi w tym Diablo 4 nie gra. A zaczynamy od czegoś, co jest bardzo istotnym elementem endgame'u, a mianowicie od Nightmare Dungeonów. W grze występuje coś takiego jak podziemia. W dwóch wersjach. Normalna wersja jest przystosowana do tego, że w trakcie levelowania możemy sobie te podziemia robić po to, żeby zrobić wszystkie questy, side questy, czy żeby odblokować moce z Codex of Power. Natomiast na potrzeby endgame'u zostały przygotowane koszmarne podziemia, czy też Nightmare Dungeony po angielsku. I wygląda to tak, że możemy sobie stworzyć coś, co się nazywa Sigil, bodajże z tego, co pamiętam, on też dropi, nie tylko musimy go craftować, ale możemy go również wydropić. I taki Sigil otwiera nam właśnie taki Nightmare Dungeon. Na początku na poziomie pierwszym, później na poziomie drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym i tak dalej. Oczywiście z każdym kolejnym poziomem potwory są trudniejsze, a my dostajemy coraz więcej, coraz lepszego lootu. No i naszym zadaniem jest tak zbroić naszą postać, żebyśmy sobie radzili na tych wyższych poziomach. Jaki jest tutaj problem? Mamy pierwszego Sigila, używamy go, odblokowuje nam się Nightmare Dungeon, do którego musimy dotrzeć. Więc patrzymy na mapie, gdzie on jest, używamy waypointa, żeby dotrzeć do najbliższego, później wsiadamy na mounta, jedziemy do tego dungeonu, a wchodzimy do dungeonu, robimy obiektywy, które tam są, no i w końcu przychodzi ten moment, kiedy walczymy z bossem. W lucie, który wypadł nam z bossa, dostaliśmy Sigil na kolejny dungeon wyższego poziomu. I tutaj bardzo istotna rzecz. Nie na ten sam dungeon, tylko na inny. W związku z czym musimy się teleportować do miasta, użyć tego Sigila, zobaczyć, gdzie jest ten dungeon, następnie znowu teleportować się do najbliższego waypointa, znowu z tego waypointa dojść do tego dungeona, zrobić tego dungeona. Co jest tym złego? To, że teleportowanie się do miasta i jechanie do tego dungeonu zajmuje cholernie dużo czasu. Świat Diablo jest gigantyczny, a tych waypointów nie ma znowu aż tyle. W związku z czym ta droga od tego waypointa do dungeona troszkę nam niestety zajmuje, co staje się po pewnym czasie bardzo nudne i bardzo męczące. To sprawia, że przestajemy to tak lubić, ponieważ jest to irytujące. Jeżeli Blizzard nie wprowadzi możliwości teleportowania się do tych dungeonów, to ja sobie na dłuższą metę tego, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam. Dodam jeszcze, że szukałem możliwości teleportowania się do poszczególnych dungeonów, ale czegoś takiego nie ma. Ja rozumiem, że w pierwszym momencie to jest fajne, no bo zwiedzamy ten świat, który żyje i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy pofarmić te dungeony, to staje się to bardzo upierdliwe. I podejrzewam, że duża część osób bardzo szybko to znienawidzi. Kolejny problem to walka z bossami. To nie jest rzecz, którą znienawidzisz prawdopodobnie, ale te walki są strasznie nudne. W sensie world bossowie są bardzo prości. Nawet jeżeli w jakiś sposób zginiemy, to i tak odradzamy się zaraz obok, więc niewiele tracimy i musimy tylko dobiec kawałek. A sama walka z tym world bossem wygląda tak, że biega 12 osób w kółko, atakuje tego bossa i w końcu ten boss umiera szybciej czy później. Zazwyczaj niestety później, bo ten damage nie jest aż taki duży. W związku z czym nie jest to nic ekscytującego, ciekawego i wymagającego przede wszystkim. Walki w dungeonach, gdzie walczymy sami albo z naszą drużyną, są już nieco ciekawsze, powiedzmy, z racji tego, że walczymy sami i być może nieco bardziej wymagające, ale to też nie jest rzecz, która wymaga jakiegoś większego skilla, przygotowania czy czegoś takiego. Owszem, musimy być nieco uważni, żeby uniknąć poszczególnych ataków tego bossa, no ale one nie są jakieś super ciekawe i super interesujące. Tutaj oczywiście warto też zaznaczyć, że w becie endgame'u w wielu dungeonach był ten sam boss, w związku z czym być może nie było wszystkich bossów i w pełnej wersji będzie to wyglądać o wiele lepiej, ale wrażenia z bety po walce z world bossami i z bossami w dungeonach to jest takie... no nie za specjalne, to jakieś ciężkie i trudne. Wiele osób chwali drzewko umiejętności, a ja tutaj się troszkę przyczepię i powiem, że nie jest ono jakieś wyjątkowo fajne. Ono na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę przepotężnie. Mamy tutaj zbiór umiejętności, tu zbiór umiejętności, tu. Tylko problem jest taki, że koniec końców wygląda to tak, że w pierwszym zbiorze umiejętności wybieramy jedną z pięciu umiejętności, która jest podstawowym atakiem. Następnie dodajemy jej 5 punktów, żeby ją upgrade'ować na maksa. Następnie dodajemy jedną pasywkę, gdzie mamy jedną pasywkę do wyboru i następnie dodajemy drugą pasywkę, gdzie mamy do wyboru jedną z dwóch pasywek. Więc nie ma tutaj jakiejś większej możliwości kustomizacji tego. Kolejnym krokiem jest wybranie drugiej umiejętności, gdzie wygląda to tak samo. Wybieramy najpierw jedną z pięciu albo sześciu umiejętności, następnie dodajemy 5 punktów, ulepszamy, a potem wybieramy jeden z dwóch upgrade'ów. Więc mówiąc krótko, to drzewko umiejętności jest dosyć proste i nie daje jakiejś wielkiej możliwości tworzenia nie wiadomo jak skomplikowanych, interesujących buildów. Oczywiście, mamy paragon boardy. Oczywiście, w tym drzewku mamy też dodatkowe pasywki, które dają różne dodatkowe bonusy. Natomiast samo wybieranie umiejętności, no to jest takie, powiedziałbym, wybierz jedną z pięciu umiejętności, wybierz jedną z pięciu umiejętności, wybierz jedną z pięciu umiejętności,
Czy my już tego skądś nie znamy? Z tym, że w Diablo 3 mieliśmy 5 run, a tutaj mamy 2. I to też nie jest tak, że uważam, że to drzewko talentów jest tragiczne, bo to jest interesujący kompromis pomiędzy nadmiarem a niedomiarem, natomiast nie jest to rzecz, którą jakoś bardzo bym się jarał i podejrzewam, że wielu osobom też bardzo szybko znudzi się to drzewko jako tako. A tutaj mamy rzecz z poprzedniego filmu, czyli ołtarze Lid. W poprzednim filmie chwaliłem te ołtarze za to, że jest to fajny element do eksplorowania mapy, do szukania znajdziek i do rozwoju naszych bohaterów. Na pewno tak, za pierwszym razem, być może za drugim razem. Ale szukanie 140 ołtarzy piąty raz w piątym sezonie już wydaje się być bardzo wielkim problemem i bardzo niefajną rzeczą. Na samym początku, kiedy zwiedzamy ten świat, podchodzimy do tego inaczej. Jak już ten świat poznamy później, no to za drugim razem szukanie tych ołtarzy, no dobra, poszukam. Ale za piątym, szóstym, siódmym, dziesiątym razem to już będzie naprawdę udręka. Ja mam cichą nadzieję, że my część tych ołtarzy będziemy zachowywać z sezonu na sezon, że nie będzie tak, że ja co sezon, co trzy miesiące będę musiał biegać po mapie i szukać 130 ołtarzy, czy tam 140, 120. Bo trzeba będzie je znaleźć, bo przypominam, że każdy taki ołtarz daje dodatkowe statystyki. W związku z czym, jeżeli chcemy wymaksować naszą postać, to w każdym sezonie musimy te statystyki zebrać. Tree of Whispers, czyli drzewo szeptów, czyli taki tak na dobrą sprawę zapełniacz kontentu poniekąd. Działa to na tej zasadzie, że na mapie mamy różnego rodzaju zadania do zrobienia. Są zadania większe, są zadania mniejsze. Za każde z tych zadań dostajemy punkty szeptów, bodajże też tej nazwy nie jestem pewien, albo 5, albo 3, albo 1 i jak zbierzemy łącznie 10 tych punktów, to biegniemy do takiego wielkiego drzewa i tam wybieramy sobie jedną skrzyneczkę, w której mamy itemy danego slotu, czyli na przykład hełmy, bronie albo coś innego jeszcze. Jest to z jednej strony ciekawe, bo zachęca do eksplorowania świata i pewnie na samym początku będzie z tego wielka frajda, ale później nie jest to już takie fajne, patrzymy po prostu gdzie są te questy, lecimy je tam zrobić jak najszybciej, no i zebrać te nagrody tak, żeby farmić jak najlepszy gear. Z jednej strony no nie można za bardzo na to narzekać, no bo jaki tutaj system można stworzyć, ale z drugiej strony no nie powiedziałbym, że jest to super ciekawy i interesujący system do grania. Jest to oczywiście takie nawiązanie do Bountiesów z Diablo 3, czy w sumie nowa wersja Bountiesów z Diablo 3, tylko że nie mamy podzielone tego na akty, tylko mamy po prostu jeden system spójny, który daje nam jakieś nagrody. Z jednej strony fajny sposób na girowanie, szczególnie na początku, ale z drugiej strony staje się to po pewnym czasie nudne, szczególnie ze względu na to, co mówiłem przy Nightmare Dungeonach. Waypointów nie ma aż tyle, w związku z czym, żeby dobiec do tego questa, musimy też przebić kawałek mapy. A na tej mapie, czy w trakcie podróży możemy coś interesującego spotkać i to się jeszcze wydłuża. A propos spotykania takich rzeczy, że występuje masa world eventów i one, ponownie powtórzę się być może troszkę, na początku są ciekawe, ale bardzo szybko stają się powtarzalne. Dużo osób powie, że narzekam na powtarzalność, a przecież to jest hack and slash, to powtarzalność musi być. Ja się całkowicie z tym zgadzam, tutaj nie chodzi o narzekanie, tylko po prostu pokazanie tego, jak wygląda rzeczywistość. Bo w rzeczywistości te world eventy są po prostu po pewnym czasie nudne. No, nie będę tutaj kolorował świata, prawda? I nie będę mówił, że to jest super mega ciekawa rzecz. Ale na samym początku zwiedzenie wszystkich 8 parę razy i unikatowych, bo chyba każda kraina ma też unikatowe, jest rzeczą całkiem spoko. W graniu 500 godzin pewnie wygląda to inaczej. No i w końcu dochodzimy do największej mojej obawy i największej takiej niepewności, a mianowicie do braku marchewki na kiju. Chodzi o to, że nie do końca w tej grze jest za czym gonić. W momencie, kiedy zaczniemy sobie grać w Diablo, wybierzemy sobie jeden z dwóch poziomów trudności. To się nazywa w tej grze World Tier i możemy wystartować od razu z drugiego. Potem jak wbijemy 50 level i pokonamy bossa, możemy przejść na World Tier 3. Potem znowu na tym World Tierze 3 jak jesteśmy, to musimy pokonać kolejnego bossa i wtedy możemy awansować na 4. No i w końcu możemy awansować na 5, pokonując kolejnego bossa. I na 5 też mamy do pokonania bossa i to wszystko. O ile to byłoby ciężkie i trudne do zrobienia, to byłoby spoko. No bo jeżeli na przykład pokonanie tego bossa zajmie nam miesiąc farmienia, to jest gitana. Natomiast problem jest taki, że w becie było to dosyć proste i nie bardzo wymagające. Owszem, tutaj trzeba zaznaczyć, że w becie z tego co kojarzę były wyłączone ujemne odporności na poszczególne żywioły. I być może przez to ta gra była taka prosta. Natomiast patrząc na to, jak proste są walki z bossami, to niestety nie mam wrażenia, że pokonanie tego ostatniego bossa na World Tier 5 będzie jakimś wielkim wyzwaniem. I chodzi mi o to, że po pokonaniu tego bossa już nie mamy tak naprawdę za czym gonić. Oczywiście możemy sobie pobiegać na PvP, możemy sobie porobić dungeony, ale nie ma żadnych leaderboardów ani niczego pokazującego, kto aktualnie prowadzi, albo nie ma jakiegoś turnieju, konkursu czy czegokolwiek, żeby z kimś się ścigać. I tutaj od razu zaznaczę jedną rzecz. Ja bardzo liczę na to, że wraz z kolejnymi sezonami, raczej nie pierwszym, ale drugim, trzecim, czwartym, do gry będą dodawane nowe mechaniki, które będą dodawały nowe aktywności. Bo jak nie trudno zauważyć, najwięcej narzędzi jest na ten endgame. Jeżeli on zostanie w takiej formie, to będzie troszkę kiepsko. Tak więc już wiesz, co możesz znienawidzić Diablo 4, a jeżeli chcesz się również dowiedzieć, co możesz pokochać, to koniecznie obejrzyj ten film, bo tam mówię o 13 rzeczach, które moim zdaniem pokochasz w Diablo 4.